Izba Reprezentantów przegłosowała wszczęcie procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa, a to oznacza, że Donald Trump będzie pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych prezydentem, który po raz drugi widmo impeachmentu od siebie będzie musiał odciągnąć i o tym porozmawiam w komentarzu politycznym z moim gościem Paweł Usiądek w studio. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. 232 do 197, tak wyglądało głosowanie w Izbie Reprezentantów, jeśli chodzi o wszczęcie procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa, co oznacza, że 10 republikanów się złamało. Początek wyłomu, początek takiego rozłamu w Partii Republikańskiej? No to było oczywiste, że część polityków Partii Republikańskiej nie popiera Donalda Trumpa. Zresztą szef senackiej większości wywodzący się z Partii Republikańskiej powiedział, że trzeba odtrumpizować Partię Republikańską. Więc to, że znajdą się Republikanie, którzy poprą w tej kwestii demokratów, było oczywiste, to po pierwsze. Zarówno w Partii Republikańskiej, jak i w Partii Demokratycznej jest bardzo dużo globalistów, którzy są wielkimi przeciwnikami Donalda Trumpa, ponieważ on najbardziej globalistom nadepnął na odcisk i politycznie, i gospodarczo. Także to było po pierwsze oczywiste. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście teraz ta kwestia przejdzie do Senatu i tutaj będzie procedowana 19 stycznia i raczej nie ma szans na to, aby była pozytywnie dla wnioskujących załatwiona, ponieważ nie znajdzie się 2/3 składu z Senatu, która by w tej chwili przeprowadziła skuteczny impeachment Donalda Trumpa, ale chcę tutaj podkreślić, że nie ma takiego prawnego wymogu, ponieważ prawnicy w Stanach Zjednoczonych orzekli, że procedura impeachmentu może trwać latami. Ona się dopiero w tej chwili otworzyła, a ostateczne głosowanie może mieć miejsce za rok, za dwa, za trzy. Oczywiście ma to na celu tylko i wyłącznie storpedowanie przyszłej ewentualnej kandydatury Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich i ma być takim toporem, który będzie wisiał nad Donaldem Trumpem i będzie powodował, że Donald Trump 10 razy zastanowić się nad tym, czy kontynuować swoją działalność polityczną. To, co demokraci zarzucają Donaldowi Trumpowi, to podżeganie do powstania. Faktycznie mają trochę racji w tej swojej argumentacji, w tych swoich zwrotach, które kierują wobec prezydenta? Oczywiście, że nie mają racji. Po pierwsze, Donald Trump w tym przemówieniu na Kapitolu bardzo znanym mówił o ewidentnych fałszerstwach wyborczych w trakcie ostatniego głosowania. I miał rację pod tym kątem i nie było tam słów, które nawoływałyby do tego, aby siłą zająć Kapitol, prawda, i siłą nie dopuścić do tego, aby została skutecznie przeprowadzona procedura zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych, to po pierwsze. Po drugie, o tym, że to był tylko i wyłącznie pretekst, świadczą głosy prawników związanych z Partią Demokratyczną, którzy na łamach gazet oczywiście lewicowych amerykańskich głosili, żeby kongresmeni zrezygnowali z tego, akurat z tej ścieżki politycznej wyeliminowania Donalda Trumpa z życia publicznego, ale żeby skorzystali z innej ścieżki. Profesorowie prawa związani z Partią Demokratyczną nawoływali do tego, aby skorzystać z przepisu, który został uchwalony po wojnie secesyjnej i który uniemożliwiał kandydowanie politykom, którzy byli po stronie konfederackiej, tak, w przegranej wojnie przez konfederatów, w wojnie secesyjnej i którzy popełniali zbrodnie wojenne podczas wojny secesyjnej. I oni chcieli, aby skorzystać z tego właśnie przepisu i tym przepisem ukrócić przyszłą aktywność polityczną Donalda Trumpa, a żeby nie rozwlekać tego ze względu na różne trudno spełnialne obostrzenia, tak, przy procedurze impeachmentu, na przykład to, że musi być poparty przez 2/3 Senatu. To wszystko świadczy o tym, że szukowano haka na Donalda Trumpa, szukowano pretekstu, precedensu prawnego, sięgano kilkaset lat wstecz do różnych już dawno pokrytych kurzem ksiąg prawniczych, aby znaleźć cokolwiek, co można byłoby przeciwko temu politykowi wykorzystać. A jeszcze jedną rzecz powiem, przepraszam cię, Michale. Donald Trump, który podczas zamieszek na Kapitolu i w Waszyngtonie nawoływał do tego, żeby zachować spokój, żeby nie uczestniczyć w tym, żeby siłowo nie zajmować Kapitolu, został za te między innymi wpisy zbanowany
w portalach społecznościowych. Także to świadczy o tym, że to jest absolutnie pretekst i tylko tak to należy rozpatrywać. Przyszła taka refleksja, bo szef Twittera skomentował, że no, zablokowanie konta Donalda Trumpa było porażką, wizerunkową porażką dla serwisu Twitter. Więc... Oczywiście, serwis Twitter stracił miliardy dolarów. No pytanie, czy przywrócą konto Trumpa, tak? No bo i refleksja poszła, ale niech za słowami pójdą czyny. Ja myślę, że nie przywrócą. Politycy amerykańscy, establishment amerykański bardzo boi się powrotu do gry politycznej Donalda Trumpa. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, że to moim zdaniem było bardzo pyrrusowe zwycięstwo elit amerykańskich. To może się okazać moim zdaniem, że to będzie takie zwycięstwo, które spowoduje jednak obudzenie się amerykańskiego społeczeństwa i w przyszłości spowoduje falę antysystemową, falę antyestablishmentową, falę, która może zmienić na trwale układ sił w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ już w tej chwili widzimy, że emocje związane z tymi wydarzeniami są tak silne, że bez poparcia Donalda Trumpa, bez poparcia tej części konserwatywnej opinii publicznej, politycznej w Stanach Zjednoczonych, republikanie być może nigdy już nie wygrają żadnych wyborów, prawda? Demokraci to demokraci, ale republikanie muszą się liczyć z tą bardzo silną emocją społeczną. Także moim zdaniem ta emocja idzie, jest bardzo silna, jest bardzo widoczna, ludzie się budzą, ludzie widzą w jakim momencie dziejowym się znaleźli, że ta żaba, która była do tej pory gotowana bardzo powoli, nagle poczuła wrzątek, prawda, i próbuje wyskoczyć z garnka, to jest lepsze niż ugotowanie tej żaby do końca, prawda? Czy będą miały moc sprawczą te wszystkie ruchy społeczne? To się dopiero w dłuższej perspektywie okaże, ale moim zdaniem to jednak ma znamiona pyrrusowego zwycięstwa establishmentu amerykańskiego i republikańskiego, i demokratycznego. Ten establishment cały czas z Donaldem Trumpem walczy i pewnie ta walka szybko się nie skończy. Deutsche Bank, czyli największy kredytodawca Donalda Trumpa, wypowiada współpracę. Również stan Nowy Jork zawiesza umowy, jakie miał podpisane do tej pory z Trumpem. No, wszystko wskazuje na to, że Donald Trump może zostać z życia zarówno politycznego, jak i biznesowego gdzieś wyrzucony za burtę. Dokładnie tak. Ja powiem nawet więcej, że ta akcja koncernów międzynarodowych skierowana przeciwko szeroko rozumianemu środowisku politycznemu Donalda Trumpa jest zakrojona na dużą skalę, ponieważ jeden z banków również powiedział, że wymówi finansowanie kongresmenom, senatorom, którzy brali udział czynnie w ostatnich wydarzeniach związanych z Trumpem, którzy go bronili, którzy mówili głośno o fałszerstwach wyborczych w Stanach Zjednoczonych, którzy głośno podnosili, że tak, w tym stanie znajdowano liczne sfałszowane karty wyborcze, że dopuszczano się mnóstwa nieprawidłowości, że te nieprawidłowości były nagrywane na kamery i tak dalej, że się wypowiadali członkowie komisji wyborczych w tej sprawie. Ci wszyscy ludzie prawdopodobnie zapłacą za swoją proobywatelską i patriotyczną wobec Stanów Zjednoczonych postawę i koncerny amerykańskie rzeczywiście będą chciały im ich ukarać, tak, za ich postawę. To świadczy o tym przede wszystkim, o czym ja mówię już od dawna, że idea narodowa, którą ja reprezentuję jako polityk Konfederacji i Ruchu Narodowego, jest jedynym tak naprawdę przeciwnikiem dla tych międzynarodowych koncernów, dla tych zorganizowanych sił gospodarczych, prawda, które mają bardzo duże przełożenie na politykę, ponieważ kto w tej chwili wybiera polityków na całym świecie? Media, prawda? Media społecznościowe, media mainstreamowe. Media mainstreamowe, media społecznościowe są własnością dużych koncernów. Jest to udowodnione, że 6 największych koncernów medialnych na świecie odpowiada za 90% treści, która jest generowana, bo później to, co się pojawia w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, to się później pojawia również w Polsce, w mniejszych państwach, prawda? Te 6 koncernów, które są między sobą dogadane, gdzie akcjonariusze wymieniają się w składzie tych spółek i tak dalej, ma wpływ na 90% informacji, które do nas docierają, prawda? Więc to media tak naprawdę wybierają polityków i politycy realizują interesy właścicieli mediów, prawda? Media w tej chwili nie służą do zarabiania pieniędzy i właścicielom. Dlatego na przykład może sobie pozwolić właściciel Twittera na to, aby jego cena zleciała kilka miliardów dolarów na amerykańskiej giełdzie. Dlaczego? Ponieważ Twitter nie jest po to, aby generować zyski. Twitter jest po to, aby generować zyski innym firmom,
których właściciele mają przełożenie na właścicieli Twittera. Po to są w tej chwili media. No tak, ale to jaką korzyść wtedy miałby szef Twittera, nie zarabiając na swoim portalu? Jemu da ktoś inny zarobić. To o większe pieniądze chodzi, tak? Twitter zresztą był bardzo niedochodową spółką od dawna i Twitter to nie jest maszynka do zarabiania pieniędzy, absolutnie. Więc tu nie ma dużej pod tym kątem straty dla Twittera, ale tak jak mówię, to wyciekło również podczas podsłuchanej rozmowy z polskim biznesmenem, jednym z najbardziej popularnych w ostatnich również w czasie biznesmenów, który był między innymi właścicielem banku, który w ostatnim czasie był znacjonalizowany. On w podsłuchanej rozmowie mówił, że bardzo ciekawym zakupem byłby TVN Polski, ponieważ nie jako maszynka do zarabiania pieniędzy, ale jako maszynka propagandowa, która osłania dużo większe interesy, tak, niż te miliony na przykład, które dzięki spółce medialnej można zarobić, prawda? O ile TVN jeszcze nie jest maszynką propagandową. Już wszystkie media mainstreamowe są maszynkami propagandowymi, nie ma się co do tego łudzić, prawda? Ale media społecznościowe również. Do tej pory Twitter był uznawany za jedno z mniej jakoś tam propagandowo wykorzystywanych mediów, że jednak liczni, gdzie indziej sekowani politycy mogli się tam wypowiedzieć swobodnie, również z naszego środowiska. Wiemy, że Krzysztof Bosak jest bardzo aktywny w tym medium i do tej pory jakoś to się udawało, ale Twitter podążył za innymi mediami, podążył za YouTube'em, który banuje kanały, który ucina zasięgi różnym niepokornym, prawda, politykom, całym środowiskom społecznym, gospodarczym, politycznym. To samo Facebook i to samo inne Instagram i tak dalej, i tak dalej. Do tego doszedł w tej chwili Twitter. Czy będziemy mieli jakąkolwiek alternatywę, to tego też nie wiem, ponieważ widzimy, że media społecznościowe, które próbują jakoś przejąć ten tort, prawda, antysystemowy, one też są sekowane, prawda, zabierane jest im dofinansowanie, usuwane są ich serwery i tak dalej, i tak dalej. Aplikacje ze sklepów internetowych. Dokładnie tak, więc to będzie bardzo trudne i być może nawet nie do zrealizowania. Paweł, to jeszcze zapytam, no co przyniesie ta procedura impeachmentu? Jak ty widzisz szansę na to, by Donald Trump się nie obronił? 19 stycznia ta procedura będzie procedowana, masło maślane troszkę, w Senacie. No, oczywiście uważam, że nie przejdzie, nie ma moim zdaniem w tej chwili absolutnie szansy do tego, aby 2/3 senatorów zagłosowało za tą procedurą, szczególnie, że mamy w tej chwili podział 50-50, tak? Republikanie do demokratów. Wśród części republikańskich elit jest duża niechęć do Donalda Trumpa, ale druga część doskonale rozumie, że bez poparcia Donalda Trumpa oni nie zostaną wybrani w swoich okręgach wyborczych, ponieważ Donald Trump jest w tej chwili guru, jest najważniejszą osobą w antysystemie amerykańskim, być może nawet światowym w tej chwili, że bardzo dużo wyborców amerykańskich ma świadomość, że gdyby te wybory w Stanach Zjednoczonych były przeprowadzone uczciwie, to Donald Trump by je po prostu wygrał, bo on jest realnie i rzeczywiście bardzo popularnym, skutecznym politykiem Stanów Zjednoczonych, prawda? On dla Stanów Zjednoczonych, nie mówię dla innych krajów, nie mówię dla Polski, przecież pani Mosbacher była tego dowodem, prawda, że wobec Polski nie miał bardzo przyjaznej czy bardzo nam korzystnej, dla nas korzystnej polityki, ale dla Stanów Zjednoczonych był dobrym prezydentem. I bardzo duża część wyborców to rozumie i bardzo duża część polityków republikańskich również rozumie, że bez poparcia Donalda Trumpa mogą nic nie znaczyć, prawda, w swoich okręgach wyborczych. Także moim zdaniem teraz nie przejdzie ta procedura, ale w dalszym ciągu to jest młot zawieszony nad Donaldem Trumpem, który w każdej chwili może go uderzyć w potylicę i zlikwidować jego przyszłą ewentualną karierę polityczną, jeżeli by miał chęć na przykład wystartować w wyborach za 4 lata. To jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. Co tam wydarzyło się na linii Mike Pence, Donald Trump, bo nie brakuje głosów, że wiceprezydent zdradził Donalda Trumpa. I może też takie połączone pytanie, czy to nie jest być może tak, że Mike Pence chce już grać pod siebie, by za 4 lata wystartować? Mike Pence jest osobą bardzo mało charyzmatyczną, także miałby bardzo małe szanse na wystartowanie. To jest taka troszeczkę, jakby to powiedzieć... Political fiction. Tak, ale przede wszystkim ja wiedziałem o tym, że Mike Pence tak się zachowa po tym, jak Mike Pence ustawił się jako jeden z pierwszych w kolejce do szczepienia. Może to jest głupie, ja oczywiście rozumiem, że szczepienia mogą chronić życie i nie chcę wnikać już w kwestię... Zostawmy szczepień na COVID, bo się w tym temacie nie potrafię wypowiedzieć w sposób profesjonalny, ale kiedy zobaczyłem, z jaką ochotą i jak szybko Mike Pence, jako jeden z pierwszych, razem z bardzo radykalnie lewicowymi politykami w świetle kamer dał się zaszczepić,
Wtedy wiedziałem, że Mike Pence jest jednak częścią establishmentu i elity amerykańskich i nie pójdzie na wojnę z nimi, z Donaldem Trumpem. I to później się sprawdziło, rzeczywiście tak się stało. Nie znam wszystkich niuansów zakulisowych rozgrywek. Mam wrażenie, że jednak Mike Pence z całą świadomością jest przekonany, że Donald Trump przegrał i że on musi walczyć o własne życie. On jest młodszym politykiem, on ma dopiero około 60 lat, także być może jeszcze kilka lat kariery politycznej przed nim. Ale bez ambicji na prezydenturę w ciągu tych 4 lat. Nie wiem, ale ja uważam, że to jest absolutnie nierealne. To nie jest człowiek pokroju Donalda Trumpa, to nie jest charyzmatyczny przywódca, który by mógł pociągnąć za sobą masy, a szczególnie po tym, jak te masy zdradził, prawda, w obiektywie kamer na rzecz największych wrogów tych mas. No, takie głosy właśnie się pojawiają, dlatego pytam. Także zobaczymy, jak będzie. To jest stare, ale jakże trafne powiedzenie, czas pokaże. Paweł Siątek, bardzo dziękuję Pawle za przybliżenie tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych wokół Donalda Trumpa. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. Zasubskrybujcie, łapki, to się mówi łapki w górę teraz tak ładnie. Łapki w górę, drodzy Państwo, subskrypcje, pomóżcie w rozwoju kanału. Do zobaczenia. Dziękuję.